Siemaneczko, siemaneczko! Z tej strony Bazalt w nowym wydaniu, bo nagrywam pierwszy odcinek w nowym mieszkaniu. Generalnie może być lekkie echo, bo nie powinno być, bo sprawdzałem, ale może być, bo w tym pokoju na razie tylko stanowiska mam. A po drugiej stronie na ścianie nic nie ma, więc jakby siłą rzeczy może... Znaczy dźwięk się odbija, ale nie wiem, jak, czy bardzo się odbija też do mikrofonu, czy... Niekoniecznie. Zaczynam sobie nową serię z Guardians of the Galaxy. Oczywiście była darmówka na Epiku, oczywiście musieliśmy tryb streamowania włączyć, bo by nam wypierdalał znowu YouTube, że muzyczka! Muzyczka, panie muzyczka! Czekajcie, ja tu coś ustawiałem z głośnością. Oczywiście gramy na Padisławie. Ale coś bardzo cicho jest. Dobra, dajmy na 370p. Nie. Dajmy tak. Albo tak. Dobra, tak na razie dajmy i... wstecz. Dobra, zaczynamy naszą przygodę. Damy radę. Czekaj. Damy radę usiąść wygodnie i cieszyć... Nie. Pora stawić czoła galaktyce. Pewnie potkniesz się kilka razy, a może nawet upadniesz, ale zawsze staniesz na nogi. Zalecany poziom trudności. Nie damy rady. Zachęcająco brzmi. Nikt nie obiecywał, że będziecie superbohaterem, bycie superbohaterem będzie łatwe. Przygotuj się na porządne latanie. Kurwalanie. Przeżyją tylko najbardziej zaprawieni w boju. Ja oglądałem to swego czasu u Kupsona. Na streamach bodajże, jak to wyszło zaraz. I to nie jest jakieś ultra trudne, ale jest dużo takich chyba stres testów. Nie, no to na pewno nie. No bo to wygląda, jakby to był łatwy, średni, trudny i kurwa legendarny, pojebany. Dobra, zagrajmy na normalu. Powolnienie wyboru strażników. Nie wiem, o co tu chodzi. Zadawane obrażenia średnio. Czas trwania odnawiania, nie wiem. Zawsze udana zbiórka. Nie wiem, o co chodzi. Dobra. Dobra, dajmy dalej, bo ja nie wiem, o chuj im chodzi. Dobra, to sterowanie wyjdzie i tak w praniu. Rozpocznij. Chociaż coś cicho, kurwa, to jest. Nie wiem, czemu tak. Halo? Ładowanko? Czy pan ładowanko... głośniej systemowy dźwięk. Meredith Quill. Teraz jest chyba okej. A czy ten tryb streamowania włączony będzie mi się cały czas kurwa wyświetlał tym szarym napisem na górze ekranu? Dobra, teraz jest full głośno. O, ten styl! A! Co to jest? Obróć? To nie jest pierwsza osobówka, więc luz. Obróć? Dobra, kurwa. Odłóż. Co to jest? A. To jest ten taki lata 70 style, nie? To taki, kurwa, Stranger Thingsowy.
Jak Billy. Star-Lord! Achieve Escape Velocity. Odłóż. Za głośno to, kurwa. Uuu, jaka mamuśka! Nic dziwnego, że nie słyszysz. Masz nową taśmę? Ja mówię, co ona pierdoli, a oni przecież na kasetach słuchali. Jeszcze nie na płytach. Jaka taśma? To jeździec kosmosu. I nie straszny, bo fajny. Twój kosmojeździec ma pełno roboty. Jak ona te słuchawki założyła? To niezły czat. Już nikt nie mówi czat, mamo. Tylko zajebiste kurwa, wykurwiste pizdy mać. No, prócz mamy. Może sprawdźmy, czy są... Oczywiście, jak jesteś w patusek. Serio? Nie wyglądam, ale za młodu nieźle czułam Roka. Gdy z twoim ojcem leżeliśmy na masce wozu, grali nam Black Sabbath. Lubiłaś Black Sabbath? I robili... Mówiłam. Nie mam kamerki, ale... Kto wie, ten wie. O, patrzyliśmy w gwiazdy, on opowiadał mi o podróżach. Podróże ma i duże. Mamo? Ja mam słabe ustawienie graficzne, bo ono jest wymagające, chyba ja mam jakieś tam wydajne. Mówiłeś albo najniższe. I te włosy tak pośpiesz, kurwa koszmarnie wyglądają tej tej matki od Quilla. Hej, nie włosy. Tak jakby, nie wiem, jakiś pięć tekst... Peter! Rozmawialiśmy o rozrzucaniu zabawek. To nie zabawka, a ruchomy model. Już prędzej ruchoma mina. Będzie sześć stóp! Strzeż się! Ale on nawet... Ach, nieważne. O, czuj! No spójrz. Kiedy minęło? Zaraz wstanę, spokojnie. Wstawaj, paruwo! Fajną gitarę ma. Tu jeszcze coś mogłem brać. Y! Aha, to jest to. Zatrzymaj, przewij do tyłu, przewin do przodu, odłóż. Fajnie! No i co? Mogę wyjść? Wstać? Może ja mam wyłączyć muzykę? Czekajcie. Zatrzymaj, odłóż. A ja chcę z muzyczką sobie iść z łóżka. Co to kurwa ma być? Fajna muzyczka. Nie odłóż, kurwa. Odtwórz. Odłóż. Wyjdź z łóżka. Nie wziął kasecioka ze sobą. Automatycznie mu się Co on znowu dostał w mordzie? Piękny. Podróże kosmiczne muszą być niesamowite. No, żebyś jeszcze wiedział jak. Ostatnia bitwa była niesamowita. Niby było już po bohaterach, ale jakoś dali radę. Wszystko było niesamowite. O stary, nie mogę się doczekać, aż w nią zagram. Może Andy by ją kupił za kasę z rozłożenia gazet. O stary, uuu, jaka pifarafa. Kiedyś będzie wart setki dolców. Co to jest? Muszę pobić rekord Janie, bo trochę wstyd. No kurwa, chłopie, Janie, rekordu nie pobiłeś, to generalnie jest żenada. Nie? Ja też chcę mikrofon poprawić. Dobra, idziemy dalej. Trzy naturalne zgony z rzędu w ostatniej grze? Świetny za mnie Bart. Fajnie tak sobie gadać sam ze sobą, nie? Fakt, gdybym ja teraz to nie robił, to... Tylko ja gadam do was, nie? Rozpierducha zaczęła się od niewielkiego błędu. Rozpierducha. O! Będziemy grać na gitarze! K-
Kurwa, ale mógłbyś trochę palce. A mógłbyś trochę dłużej pograć. Panie, gramy jeszcze raz. Kiepsko. Muszę chyba więcej ćwiczyć. No to kurwa ćwicz, a nie odkładasz tą gitarę. Chłopie, zastanów ty się nad życiem. Coraz gorzej ci to idzie. Nie mo... Dawaj, ćwicz, kurwa. O. Dobra, to nie ma sensu. Tak? To zobaczmy teraz. Jak tak dobrze. Tutaj powinno być G? Dobra. Jeszcze mamy 19 minut, 18 minut odcinka. Mamy czas, żeby go nauczyć grać na gitarze. Chyba skończyły mu się kwestie dialogowe. Walte home runy, George, a na bank trafisz do Galerii Sław. Można by w sumie ściągnąć naklejki i ponaklejać je we właściwe miejsca. No właśnie, patrzcie. Patrzcie, nie poukładana i teraz. Widzicie? Ułożyłem. A kurwa. Tak teraz szybko. Pyk. A nie widzieliście, że nie ułożyłem. Palce wciąż mam zdrętwiałe od oznaczania stron. Wiem, że nie tak powinno się grać, ale dość mam już tego ciągłego umierania. Solucja w formie gazetki! O ja pierdolę. Co to było kiedyś? No nie moje czasy, co prawda, ale kiedyś to było! Nie to co teraz. Tak to zróbmy. Tak. Dobra. Co my tu mamy? Jakiś plak? Dobra, z tym plakat chyba żeśmy jeszcze nie oglądali. Film był w miarę, ale ścieżka dźwiękowa kopała tyłek. Co to jest? Nuke Game. Co to jest? Nie do wiary, że to mam. Maideni dali świetny koncert. Fajnie to to ręką robi, tak jakby... Nie wiem, jakieś kurwa... Czy... jak ci Dragon Ballowcy, co, jak to się nazywało, co robili te kamehameha? Z takim świetlnym motocyklem. A nie oglądamy oryginalnego Trona. Tylko tą z 2000 coś tam. Dobra, wychodzimy stąd. Peterze Quillu! O jasny gwint, Drax. O Jezus, jak on świetnie wygląda! Weź. Myślałem, że wezmą tego. Strefa zastrzeżona Batistę. Jest blisko. Ile czasu minęło? 5 minut. Ponad 15300 tyknięć. Bardzo dokładne dane. Miałem rację. Jest gotowa do misji. Chcę, żebyś stawił się w kokpicie. Gamora jest po naszej stronie, Drax. Wychował ją mój wróg. To morderczyni i zdrajczyni. Nie ufam jej. Więc spróbuj. W końcu jesteśmy drużyną. Niczego nie obiecuję. Klasku, klask. Star-Lord. Pistolet. A. O, jak on śmiesznie wygląda. Ja zapomniałem, że oni tak wyglądali, nie jak w filmie. Przynajmniej gra trochę tańsza wyszła, bo nie musieli aktorów jeszcze brać. Chociaż pewnie głosy mają w oryginalnej wersji. No bo tutaj mają tych samych z dubbingu. Co?
Ej, ale ten tryb streamowania będzie mi się to cały... Ja on cały czas to na górze ekranu. No przecież to jest kurwa głupie. Po chuj to jest. Włączasz tryb streamowania, to musi być... To wiesz, że masz włączony, no. No weź to. Grud słusznie się stresuje, korpusowcy to nie jest byle co. Jestem głód. O, dzień dobry. Czyli to pokój? Ogona przed galaktyczną gliniarnią? Oni nas zjadają liczebnie. Ale rozumy też pozjadali. Ha! Jestem Grud. Jestem Grud. Kostium drużyny. A, to jest rakiet. Rakiet! Ile za nie chcesz? Gdy mówiłem komplet złotych kostiumów, to chodziło mi o to, żeby miały złoty kolor, a nie były zrobione z... skrutacki. Co to jest krutacki? Krutacki. Krótkie tacki. Złota. Potencjalni klienci mają pomyśleć, że jesteśmy... mają pomyśleć, że jesteśmy dziwni. Kurwa, dziani! Czy ja się nauczę czytać w końcu na tych jebanych odcinkach, czy nie? A nie, że nosimy fortunę na grzbietach. Wszyscy wezmą nas na cel. Umówmy się tak, gdy nadejdzie właściwa chwila, to je wypróbujemy. Jeśli przetrwają i nie będzie w nich żadnych dziur, to zapłacimy za nie, powiedzmy, 6% żądanej ceny. Więcej nie dam. A przy okazji wyglądają zaflarkowo. Okej. Okay. By dorwać mój statek, trzeba geniusz. Chyba mój. Kto to mówił? Quill? Jestem Groot. Czekaj, opierdalam wam pokoje. Zaraz do was przyjdę. O, co to? Quill, jeszcze... Pogadaj z Grootem, bo martwi się odsiadką. Jestem Groot. Ja nie mierzę sił na zamiary, bo tak w ogóle to mało mierzę. Pewnie Gruta. Odsiadka? Jak nas złapią, odstrzelą na miejscu. Na takich rubieżach gliny nie tracą czasu na aresztowania. Jestem Grut. Spoko, krzaku. Ci z nowej raczej nie strzelają pierwsi. Te aresztowania tak ich kręcą. I te głupie hełmy też. Wkurzyli Gruta. Czekajcie. Co tu jest? O, zamknęliśmy szafkę. Wszystkie możemy pozamykać? Tak! Pamiętacie tamtego gościa od dealu z nadajnikami? Nie. Bo jeszcze potem... Rocket, spoko bajery! Mówię im tupacze i hałas tak się kojarzy. Jeżeli damy radę i dotrzemy na koordynaty bez dziur, wystarczy je rozstawić, a wtedy maleństwa szybko ściągną nam potworka. A przyjrzyjmy się. Ale jak to w ogóle działa? Zaczyna tupać, pipać i przytupuje się potwór? Bardziej robi... Ona, hale, Rocket! Wystarczy już tego harmidu! I wtedy potwór żwawo wyskakuje z norki. Jesteś tego pewien? Ej, dane to mam od twojej wtyki. Ale moja wtyczka jest niezawodna. Te koordynaty na bank wiodą do stwora, równie cennego, co nieuchwytnego. Tyle, że niestety nijak go nie opisują. Ale pamiętasz, że jest nieuchwytny? Bez różnicy, jak bydle wygląda. Jeśli ma uszy, to spokojna głowa. Moje tupacze wpędzą go prosto w nasze łapy. Hej, Groot, miałeś... Znaczy, trochę bez sensu, że się nazywa tupacze. Jestem... Ale jak to jej nie To nie tupa, tylko drzemorda. Jestem... To jest nasz pokój, nie? Co? Czekaj. To co za tu jest to. Czyli to pokój. Żeby to był pokój Gamory. Aha. Chociaż kurwa. Nie, to jest... A to nie jest tej? Ona już jest z nami, czy nie? To jest z niebieskim ryjem. Znaczy ona cała jest niebieska. No to jest na pewno tego. Jak on się nazywa? Kurwa... Draxa. Katatiańskie zwyczaje przerastają mój łeb. To czy jest? A nie, to kibel jest. Te pastylki do zębów to nie do końca, to... Ja wolę pofruwać na ręcznym. To jest kibelek? Jak oni do tego...
No dobra, wysikać się idzie. I jak, Drax? Ale jak wysrać się? Z chętną na potwora? Mają tutaj kibel osobno i co? Królowa. I to bogata. Czym tu się chełpić? Od zimny fakt materii. O ile tylko odkupi potwora, nie będę prosić o linię krwi. Zawiścicie jej statusu. Nie dla mnie. Królowe rodzą się starczą celowniczą. Ciekawe. Trochę tak. Co się ciekawe, dlaczego ten łazienka mnie zastanawia. Czemu ona tak... O! Draksiu! Drax! Co do Gamory? To konieczne teraz? Szykuję tak. Swe ciało do bitwy. A, ale wiesz, że my potwora mamy schwytać, tak? Nie, że zabić. Rzecz jasna, lecz podejrzewam, że nie ulegnie bez walki. Luzuj muskułę, Lady Hellbender nie kupi zbyt obitego towaru. Z całych sił będę dążył do utrzymania integralności bestii. No! Lady Hellbender! Dobra, idę szukać, czy coś tu jest. Mogę gadać z tym, mogę gadać z tym. Serio musi zapanować nad co to jest? Ano, służą mi przy szmuglu. Obym tylko nigdy nie musiał szmuglować tak siebie. To można wejść? On umie kucać? Nie, Y! Kurwa. Dobra. Załóżmy, że... Co to w ogóle za kącik, kurwa, roślinkowy? Pewnie kącik Gruta. To pokój Gruta może. Co tutaj jest? Nasz Milano. Silnik zbierany spod 5 czy coś szemranych lat. Co ja tu... Aha, myślałem, że ja coś tu mogę zrobić. No ja chyba generalnie muszę iść do Zbliża się czas rozmowy o mej oficjalnej odznace drużyny. Za stery, więc na luzie mogę tu biegać. O co chodzi? Ej! Weź no, Fajrant. Musimy obgadać, co tam z Gamorą. Jeśli jej szukasz, czeka w kokpicie. Wiem, no wiem, ale no... Wszystko będzie okej? Bo sporo czasu spędzicie na statku we dwójkę. Zapewniam, Peterze Quillu, nie utracę czujności, niwecząc wszelkie jej zamiary zdrady. No już nic nie gada. Możesz jej zacząć ufać. Naiwnyś, Peterze Quillu. Mistrzynią jest krętactw. No okej. Co tam, Groot? No Groot. W porządku, stary? Jestem Groot. Wiesz, że cię nie rozumiem, Groot. Ale założę, że powiedziałeś właśnie coś bardzo miłego i przemyślanego. Nie brzmiało. Jestem Groot. Jesteś Groot. Drzewo? Nie wiem. Zdecydowanie jesteś Groot. Kto to cały czas otwiera? Zajebać gonga komuś w kasztę? Ja to kurwa nie będę cały czas tego domykać. Co za szmaciary normalnie tutaj ze mną. Strażnicy sranicy. Normalnie. Gamora? Tu, na górze! Siemka! Hej! Ta, to był pokój moje Gamory. Moje miejsce. O, było wysiadywać? Ale ja strategizowałem. Ach. Wlecieć do strefy to jedno, złapać to monstrum to drugie. Ach, racja. Przegapiłem coś? W sumie nic, prócz podejrzliwych zerknięć Draxa. Jak już skończyłeś strategizowanie, to nie krępuj się i zasiądź, zaraz lecimy. Będziemy mogli sterować? A jeszcze z nią pogadam sobie. Po wkroczeniu w to pole nie będzie już odwrotu. Twoje szemrane kody rozpracują tę ich sieć, no nie? Ba, jak tylko się je wrzuci w konsolę. Wrzucaj. Ale ładny widok. O kurwa. Ta planeta jest w kształcie... pigułki. Albo takie fasoli trochę. Pojebane. Ale bardzo... Oddałeś te układy do kowalki? Ale bardzo fajnie to wygląda. Tak zrobię. No, to jedziemy. Rocket, Drux, Drax, do mnie. Wchodzimy. Mamy jeszcze kilka tyków przed intermisją. Tyków? Następną?
Nowa resetuje. Mam jeszcze kilka tików. Musimy wyjść, póki nasz kod działa albo utkniemy. Jeśli poczekamy na reset, będziemy mieli na to cały obrót. Wow. No, a czemu sieć nadal działa? Mieliśmy wchodzić. Kontakty zabójczyni są, jak widać, równie godne zaufania, co ona sama. Prawie się spłukaliśmy, żeby dostać te kody. Nie mów mi, że są złe. Wyluzuj, zostało kilka tyków przed następną intermisją. Sieć jest już po resecie. Wbij sekwencję, Peter. 0451. Tyle? Szyfr na 4? Podejrzane. Ta prostota zabezpieczeń nie licuje z korpusem Nowa. Zero. Nie jest tak prosto. Cztery. Tylko dziś dla tego statku. Pięć. Gamorowe szyfry to bardziej takie szyfroklucze stworzone, by integrować koordynaty temporalne z... To jestem przyznany, dziękuję. Pizda gaz, lewy pas. Wlatujemy. To taka jakaś osłona jest w ogóle. I do środka. Niesamowite. Nie miałem pojęcia, że po wojnie zostało aż tyle szpeju. Czy Tauri nie przesadzali ze wstrzemięźliwością, zwłaszcza z Thanosem na czele? To już chyba wszystko niegroźne. No bo Nowa mieli 12 lat na uprzątnięcie przy dużych bomb, nie? Za to cię lubię, Quill. Tyś taka lelija. O, mam tyle cudownych i koszmarnych pomysłów na ten sprzęt. Skup się, Gryzoniu. Nie przybyliśmy tutaj na szabę. Po co? System. Ale przy okazji zawsze można, nie? Przeróbka. No i to dobry grosz. Lasek w Narwskiej Królowej Monstrów nasza bestia jest cenniejsza od pokątnie zdobytego złomu. A, może upiec z wieprzeczeniem na jednym ogniu. Zdradliwa miejsce. Walec przed nami wygląda jak statek kopalnia, o który chodziło kumplowi Petera. Kumplowi? Tymczasowemu. I prędko zobaczycie potwora, jak rozstawimy roketowe wabiki. No, Flurwa! Kruti Quill w gotowości! Oha, bo jest ten! Bo jest tryb streamowania, to nie będą przeklinać, tylko Flurwa. Czemu mam tkwić z zabójczynią na pokładzie? Niech to Flurwa! Bo jesteś częścią zielonej bandy. Przypisałeś mnie tam przed nadaniem tej nazwy. I nie jestem zielony. To morski. Morski? Miętowy. Jak chcemy wmanewrować stwora w to kosmowiertło, stawiamy tupacze po dwóch stronach. Dwie strony, dwie bandy. Feedback i losy lotu luzem. Nie usiądziemy tu statnie. Musicie skakać. Teraz my. Dawaj, Grut. Spokojnie. Stawiamy tupacze i spotkamy się po środku. Potem złapiemy bestię. Razem. W porządku. Grut miał to tak przypięty i mu zrobiło takie pośladki. Ale piękna scena. Tylko szkoda, że jest tryb streamowania włączony na samej górze. Tupacz jeden. Tupacz jeden. Gamoro, opiekuj się moją małą. Dostatek, Peter. Nie dziecko. Tak to wiara? Co to jest? Jestem. Coś zebrałem. Składniki. To ich niana nożyczka. Taka cały majdan wojny i nie odlecz. Hej, żal lord! To nie tędy! Jestem kur. On nie strzela lepiej niż ja. Po co ja tu strzelam? Sprawdzam tylko pukaweczki. Aha. Nie da się ukryć, że trochę tu dziwnie. Jestem gut. Nie, całkiem nie groźna. A teraz może mniej o toksycznym bluzie, a więcej o tym fajowym, bo ale fajne. Życiu, który spleja. No nie aż tak toksyczny. Greg? Nie licz tego i powinno być dobrze. O nie, do czytania z... O nie! Nie, tylko stara korespondencja. Wiesz, nie chcę mi się tego czytać. Historią tej wojny. Pierdolę to. To jest kurwa gra wideo, a nie książka. Już mnie denerwuje czytanie w tych grach, bo w tym, gdzie myśmy tyle czytali? Że czytam i takie bez. A, w tym, w The Huncie w ciul czytania, no w tym jest też w ciul czytania, ale jest po angielsku, więc nie czytam tego. Jestem brud. Mówiłem, nijak nas nie złapią.
całej floty korpusu zostały, nie wiem, może 300? Przypuszczam, że to trochę zaniżasz. Pewno, ale wiecie, to już trzecia woda po dobrej glinie. Nie, że tam było wciul czytania, już mnie trochę wkurwia to, że tyle jest czytania w tych gierkach. W sensie nie chcę się tego czytać. No, tak myślę. Ta... Nie to! Na pewno da radę utrzymać to wszystko w kupie? O, tak, tak. Dobra, pierwszy zgon. Co to jest? Bez obaw, nie zarywają się. O, właśnie, szukałem też gdzie... O, coś... O. Jakie zwierzki mamy tu? Dobra, zobaczmy, czy ja mam faktycznie wszystko na low, czy coś mi tutaj... Nisko, dobra. No to chyba tak będzie. Nie wiem, czy ta gierka jest dobrze zoptymalizowana, bo nam pomimo low ma bardzo dobrą grafikę. A nie jest to, jest to jedna z nowszych, no może nie jakaś ultra nowa, nie? No ale na lapka gamingowego pięcioletniego to, my nie wiemy, jak to wygląda. Może być Blinty trochę za dużo, żeby to jakoś ultra płynnie szło, ale na razie tak jest nieźle. Pewnie przy bitwach będzie problem. To aby nie nasz punkt zborny? Ano, to moduł wiertniczy. Wow. Albo przy przeładowaniach to tak. Po ogólnogalaktycznej wojnie. Dziwnie je widzieć, tak zlepione i trzymane przez jakąś różową. A co mogę uderzyć? Nanosplot na bazie Ebrium. Mniejsza. Trudno to przetrawić, no i tyle. Wiecie, chyba czuję te melody. Tysiące światów w walce o jakieś ulotne, większe dobro. Bra. O, tam! Żółto-niebieski! Wygląda jak stara fregata korpusu. Fajno! Stary, no weź! No, nie przeskakuj mi przez to, tylko wsko... O! To ktoś w ogóle nas tu ciągnął, skoro to takie śmierdzi. Jestem Groot. Mogę wymienić ponad tuzin zapotrzebowanych światów. Więc czemu tu? Podbuduj... przed Gamorą? Takie... Rocket, może nie zauważyłeś, ale nikt się jakoś nie bije o nasze usługi. Oj, zauważyłem. Niech to wypali, to wiadomo będzie forsa i forsiasta klientka. Panią Hellbender trzeba będzie zadziwić bestią w jej guście, a nie strapaną z opony. I otóż czemu było nam ruszyć po Fing Fang Fuma? Jako trupy nie zadziwimy nikogo. Jak naciśnij... Nic co to ma? Krytelu, rozwiąż dysputę. Z czego powstało to może... Czy to bez sensu? Co? Że ten pianozlep nanosplotu duo Ebrium? Same te słowa brzmią jak... Co jest, kurwa? Co żrące? Jak się dostanie do środka? Po prostu nie jedz i nie zmaruj oczy. Okej. Patrzę, czy tu nie ma jakichś ukrytych rzeczy. Kurwa, bym spadł. Jest okej. Mogłeś zostać mocno spóźnioną ofiarą wojny. Nie mogłem. Śmieszne. Wiecie, lubię to. Fajnie jest. Następne ulepszenie tu się zrobi, prawda? Stroje. O, mam taki jeszcze. No ten jest... To nie podoba mi się. A tu mam stroje? Nie. Tu mam stroje? Nie. Rakiet ma jakieś stroje? Nie. Grut? Nie. Zdolności. To dawaj na Quillu na razie. No to... Na czym ja mam to użyć? Jak wtedy, gdy nie wiem, nie wiem jak to. Ale pewnie nam pokażą jeszcze. Nie nienawidzę wszystkich. Toleruję Quilla. Quill to jest... Okazuje lojalność. Rocket, co ty? Drax i Gamora są w tej drużynie bezcenni. Mówisz tak tylko dlatego, bo słyszy. Dlatego według planu siedzimy z Draxem w statku? Może. Hej, to już nie można się trochę poszlajać z kuflami? No bo... A czemu nie chcecie siedzieć w statku? Przytulnie. Dziwna rzecz, nie napotkałem wśród tych wraków żadnych ciał. Uhuhu! Ale fajna ta zjeżdżalnia. Na pewno? A, i proszę, trasa idzie tędy, jazda. Po czym poznajesz? Trochę zaufania, co? Hej, Groot,
A może ja pójdę tędy? Jestem Groot. Nie wiesz o odłamku Trionu? Kurwa, miał rację. Tu nie ma przejścia. To, co ja mówiłem, a ty olewałeś. No, i grzecznie idziesz. Jestem Groot. Właśnie. Jesteś Groot, jesteś. Ale jak oni mi będą tak kasztanić cały czas nad uchem, to będzie ciężka przeprawa przez tą giereczkę. Jak oni tak cały czas będą napierdalać, bo to jest kurde trochę takie... Trochę takie lekko irytujące. Ja to słyszę. Cieszę się, że to słyszysz. A my musimy kończyć odcineczek! No, jest zapis idealnie, aczkolwiek jeszcze będę nagrywał dwa odcinki. Ale uwaga pod nogi, te śmieci się jednak trochę rozłażą. Dobrze, rozłażę się. A to wielka purchawa. No, wielka purchawa. Grzyb, bakteria, borost, astroszlam. Wiesz, zwij to se jak chcesz. Nadal zagraca. Czy ja mogę? Dobra, no to w tym akcencie sobie zakończmy pierwszy odcinek z galaktycznych mistrzów tak zwanych... pierdolenia, a tak naprawdę no kurwa strażników galaktyki. Dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i napis tryb streamowania włączony nie przeszkadza wam tak bardzo jak mnie. Wiem, że go prawie nie widać, ale mnie denerwuje. Dobra, do usłyszenia i do usłyszenia. Elo, elo, elo.